Karl Dedecius urodził się w Polsce w Łodzi w 1921 roku. Uchodzi za nestora niemieckich tłumaczy literatury polskiej, a także za pośrednika w dialogu pomiędzy obu krajami. Jest laureatem toruńskiej Nagrody Miast Partnerskich imienia Samuela Bogumiła Lindego z 1996 roku. Natomiast kandydatów do nagrody imienia Karla Dedeciusa mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, przedstawiciele z branży oraz z grona zainteresowanej publiczności. Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej pokazuje nam dotychczasowych laureatów tego prestiżowego konkursu. Nagroda jest przyznawana od 2002 roku, chociaż jakby pierwsza edycja i pierwsze nagrody to jest 2003 rok. Nagroda dla tłumaczy polskich, dla tłumaczy niemieckich, czyli w zasadzie do dnia dzisiejszego mamy 10 laureatów, którzy właśnie są tutaj prezentowani na wystawie, ich sylwetki, praca, krótki zarys postaci. Laureatów tegorocznej edycji poznamy w marcu, natomiast 21 lutego w Bibliotece Uniwersyteckiej odbędzie się spotkanie z Ryszardem Wojnakowskim, jednym z laureatów konkursu.